KTM, Borna to ryczy. O, jest. Ryk. Mój to tak jakby wcale nie chodził. Naleję tego paliwa. Taka pizdziawa, a my będziemy jeździć. No to już w sumie trzeci raz jestem u Borna upalać. Ile to jest tego paliwa? Dobra, pełny. A w ogóle to wiesz, że tego kasku zapomniałem? I Klaudia mi zagniewkowo wiozła go? I już chciałem do ciebie dzwonić, czy masz drugi kask. Jak ktoś to mi ci pożyczył. I rękawice stare, bo też nie wziąłem, nie? Jaja. Mówię wam. Bez rękawic to by słabiutko było. Dobrze, te stare znalazłem już. Jeny, te rękawice mają 5 lat. Oja. Coś jak Tomka cebula. A gdzie beczki? Nie ma. To chcesz zobaczyć mojego? Tylko jak na koło dajesz, to przeskakuje to, nie? Ale biegi masz normalny tam ustawione. Co? No normalnie, no jeden kanadu. Bo mówię na odwrót. Na odwrót. To mi powiesz, czy dobrze, czy źle? Okej. KTM. Ciekawe, co Born powie. Z tymi biegami to jest trochę inaczej. Ale to ryczy!
dwójce to zobaczysz, jak łańcuch chwali. Ja wiem, na jedynce, jak poruszałem, to przeskoczył po prostu. A, no widzisz. No. Czyli trzeba popróbować z tymi zębatkami, nie? Patrzyłem, to od ucha czuł, wiesz? No, może przy rolce by to trzymały bardziej, nie? No. No jedź! No jedź! Koło. Co? No mówię, że ten, możemy... Mówię, że ścignąć się, zobaczyć jak ten, jak ruszy, czy nie. Ale ty moim, a ja twoim? Nie no, ja na swoim. Aha, no ty na swoim, dobra. Czyli wyścigi. Jeszcze z tobą się nie ścigałem nigdy. A ja w ogóle się z nikim nie ścigałem jeszcze. Nie, ale ty też dobrze idzie, ty dobrze tam, pieta. Na biegu ci zostawiłem. Matka przeskakuje. A mi zębatka przeskakuje na jedynce. No. To jeszcze raz. 3, 4.